Witam Państwa serdecznie. Czasami może zdarzyć się taka sytuacja, w której podczas pracy w programie zniknie nam wnętrze projektu i nie będziemy mogli je odnaleźć. Jednocześnie, przechodząc do poziomu wizualizacji, projekt będzie nadal widoczny. Żeby takie wnętrze przywołać, w pasku narzędzi odnajdujemy ikonę z lupką o nazwie Zakres rysunku. Kliknięcie na nią spowoduje, że wycentrowany już projekt z powrotem pojawi się w naszym środowisku. Sytuacja może wyglądać nieco inaczej w przypadku, kiedy dowolny obiekt w naszym wnętrzu z jakiegoś powodu zostanie mocno oddalony. W tym momencie, ponownie korzystając z opcji Zakres rysunku, program wycentruje nam nie tylko widok naszego wnętrza, ale również wszystkie odsunięte elementy, które znajdują się w danym projekcie. W tym przypadku, żeby przywrócić nasze wnętrze, zaznaczamy oddalone elementy i usuwamy je na przykład za pomocą klawisza Delete lub korzystając z opcji Usuń w pasku narzędzi. Następnie, tak jak poprzednim razem, korzystamy z opcji Zakres rysunku. Jeżeli natomiast takich obiektów mamy znacznie więcej lub są one jeszcze bardziej oddalone, możemy skorzystać ze skrótu Ctrl-A, czyli zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się aktualnie w naszym środowisku. Następnie przy wciśniętym klawiszu Shift, przeciągając pole, odznaczamy nasze wnętrze. Dzięki temu resztę zaznaczonych obiektów usuwamy. Ponownie korzystając z ikony Zakres rysunku, możemy przystąpić do dalszej pracy w naszym projekcie. Inaczej wygląda sytuacja z poziomu środowiska 3D. Jeżeli zniknie nam wizualizacja, w tym przypadku nie skorzystamy z lupki. W zakładce Ustawienia sceny w prawym górnym narożniku klikamy na ikonkę Centruj kamerę. Tę samą funkcję możemy przywołać za pomocą skrótu Alt-C. Oprócz tego w pracy z poziomu wizualizacji bardzo przydatna jest możliwość zaznaczenia dwuklikiem dowolnego obiektu, a następnie spod prawego przycisku myszy wybranie opcji Centruj zaznaczone. Dzięki temu w szybki sposób możemy zbliżyć kamerę bez konieczności scrollowania środkowym przyciskiem myszy w kierunku wybranego przez nas obiektu. Dziękuję Państwu za uwagę.